1 września 2022 roku przypada 83. rocznica niemieckiej agresji na Polskę. Pierwsze strzały padły na wojskową placówkę na Westerplatte, której między innymi bronili żołnierze z Kielecczyzny. Bohaterska obrona załogi zasługuje na pamięć. Pragniemy jako społeczność 6 Liceum Ogólnokształcącego imienia Juliusza Słowackiego w Kielcach przedstawić losy niektórych z obrońców. Film, do którego zobaczenia zachęcam, powstał w wyniku współpracy uczniów i nauczycieli naszej szkoły. Serdecznie dziękuję panu Mariuszowi Wójtowicz-Podchorskiemu, prezesowi Fundacji Instytutu Historycznego Westerplatte oraz panu dyrektorowi Markowi Maciągowskiemu i pracownikom Ośrodka Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej w Kielcach za okazaną pomoc w przygotowaniu tego materiału. Nazwę Westerplatte zna każdy Polak. Od wielu lat uroczystości upamiętniające wybuch II wojny światowej rozpoczynają się właśnie w tym miejscu. Jak to się stało, że polscy żołnierze pojawili się w wolnym mieście Gdańsku i dlaczego trwali na stanowiskach tak długo mimo braku nadziei na pomoc? Dziś chcemy opowiedzieć wam historię bohaterskiej załogi. Byli zwykłymi ludźmi. Do połowy XIX wieku Westerplatte było zachodnią wyspą na Wiśle w Gdańsku. Natomiast w latach 1845-1847 stało się półwyspem utworzonym przy ujściu Martwej Wisły do Zatoki Gdańskiej. Od samego początku uwagę wojskowych zwracało strategiczne położenie tego miejsca. Po zakończeniu I wojny światowej Gdańsk zyskał status wolnego miasta, co było problemem dla powstającego państwa polskiego. Aby chronić polskie interesy, potrzebny był obiekt pozostający wyłącznie do naszej dyspozycji. W marcu 1924 roku Rada Ligi Narodów ustaliła, że na półwyspie Westerplatte powstanie polska składnica materiałów wojskowych transportowanych do tej pory przez port gdański. Teren przekazano Polsce 31 października 1925 roku. Wtedy też wytyczono granice polskiej składnicy. Cały ten obszar liczący 60 hektarów został oddany w bezterminowe i bezpłatne użytkowanie rządowi polskiemu. Ustalono, że na stałe na Westerplatte będzie stacjonował polski oddział wartowniczy liczący 88 żołnierzy, w tym 3 oficerów, 21 podoficerów i 64 szeregowców, bez broni ciężkiej, oraz pewna grupa pracowników cywilnych. Oddział ten mógł być w razie potrzeby wzmocniony. Pierwszą taką próbę podjęto w roku 1933. W 1927 uruchomiono przeładunek transportów wojskowych na terenie wojskowej składnicy tranzytowej na Westerplatte, pozbawiając w ten sposób możliwości kontrolowania takich ładunków przez władze Gdańska. W chwili uruchomienia polskiego portu w Gdyni znaczenie militarne tej placówki zmalało, ale pozostaje ona symbolem Polski obok Poczty Polskiej w Gdańsku. Wobec wzrostu nastrojów antypolskich w Gdańsku, Polacy opracowali tajny plan wzmocnienia obronności Westerplatte poprzez wybudowanie systemu wartowni stanowiących kręgosłup obrony. Wzniesiono też nowe budynki koszarowe dla żołnierzy oraz inne budowle o przeznaczeniu wojskowym, często nadając im pokojowy wygląd. Od 1938 roku jedną z jednostek, z których rekrutowano załogę Westerplatte, była 2. Dywizja Piechoty Legionów w Kielcach. Zarówno oficerowie, podoficerowie, jak i żołnierze powoływani do służby w składnicy musieli spełniać szereg wymagań. Musieli być wybitnymi specjalistami wojskowymi, kawalerami w przypadku żonatych, ich żony nie mogły mieszkać na wybrzeżu, niezwykle opanowanymi ludźmi oraz musieli być niekarani sądownie. W ten sposób załoga składnicy była wartościową jednostką zdolną do działania w różnych okolicznościach. Podporucznik Zdzisław Kręgielski tak wspomina tę chwilę. Ciągłe szykanowanie całej załogi przez Niemców, którzy wyzyskiwali każdą okazję, ażeby okazać jej głębie swojej nienawiści. Wygrażanie pięściami, plucie, używanie najbardziej ordynarnych słów, którymi lżono polskość i polskiego żołnierza, pobudzały zaciekłość załogi. Żołnierze tylko zaciskali zęby i pięści, cicho przyrzekając sobie, że przyjdzie chwila porachunku. Kiedy każde słowo obelgi skwitują nie słowami, lecz czynem. Systematycznie wzmacniano uzbrojenie placówki, często tuż pod nosem kontrolujących transporty na Westerplatte Niemców.
ostatecznie udało się dostarczyć m.in. jedno działo kalibru 76 mm, dwa działka Boforsa kalibru 37 mm, cztery moździerze, po 18 ciężkich ręcznych karabinów maszynowych. Oczywiście żołnierze i oficerowie posiadali broń osobistą. Napięcie międzynarodowe w 1939 roku systematycznie rosło. Od 17 marca do 5 kwietnia w czterech turach wymieniono załogę Westerplatte. Z pierwszą grupą przybył m.in. podporucznik Leon Pająk z 2. Dywizji Piechoty Legionów z Kielc. W kwietniu Adolf Hitler wypowiada pakt o nieagresji z Polską. Do sierpnia polskie siły zostają konspiracyjnie wzmocnione do około 220-235 osób. 24 sierpnia komandor Kleikamp, dowódca szkolnego pancernika Schleswig-Holstein, przemówił do zebranej na pokładzie załogi. Kameraden, es an der Zeit, dass ich euch über die Mission des Schiffes informiere. Und ich hoffe, dass sie mit Ehre erfüllt wird. Ich bin zuversichtlich, dass jeder von euch, wenn es nötig ist, sein Leben opfern wird. Ich erwarte, dass jeder von Ihnen, wie Sie hier stehen, bereit ist, jede Aufgabe zu erfüllen. Die Aufgabe, die dem Schiff und uns allen gestellt wurde. Der Auftrag muss mit Stolz erfüllt werden. Das war der Befehl unseres Führers. Koledzy, nadszedł obecnie czas, gdy chcę Was powiadomić o misji, jaka przypadła okrętowi. I chcę wierzyć, że zostanie wypełniona z honorem. Jestem przekonany, że każdy z Was, gdy zajdzie potrzeba, poświęci swoje życie. Oczekuję, że każdy z Was, jak tu stoi, jest gotów spełnić zadanie na każdym stanowisku. Zadanie, które postawiono okrętowi i nam wszystkim. Zadanie musi być wykonane z dumą. Taki rozkaz wydał okrętowi nasz Führer. Następnego dnia pancernik zawija z wizytą do gdańskiego portu, z przyjacielską wizytą. 27 sierpnia w brawurowej akcji zostaje na Westerplatte dostarczona dodatkowa broń i amunicja. Złowrogi cień Szlezwika pada na polską składnicę. 1 września 1939 roku. Piątek, wschód słońca, 4:52. W nocy z 31 sierpnia na 1 września nie wszyscy polscy żołnierze spali. Oprócz wart i służb, część żołnierzy pisała listy do rodzin. W nocy wartownicy zauważyli intensywny ruch po stronie niemieckiej. Dodatkowe pytania pojawiły się na widok niemieckich mundurów. O godzinie 2 i 4 zmieniono warty. Tymczasem o 4:30 na pancerniku ogłoszono alarm. 13 minut później komandor Kleikamp wydaje komendę. Okręt idzie do ataku przeciwko Westerplatte. O 4:47 rozkazał: zezwalam otworzyć ogień. Minutę później o 4:48 komandor porucznik Zaubzer rozkazuje: wieża Anton ognia. I w odstępie sekundowym dwa pociski kalibru 280 mm o masie 330 kg każdy pomknęły w stronę Westerplatte. Huk Salw ogłosił mieszkańcom Gdańska początek nowego konfliktu. Major Henryk Sucharski. Przyszły komendant Westerplatte urodził się 12 listopada 1898 roku w Grębosowie. Trudne warunki materialne i bardzo dobre wyniki w nauce spowodowały zwolnienie młodego Henryka z opłaty czesnego za część nauki w gimnazjum w Tarnowie. Jako poddany cesarza Franciszka Józefa w czasie I wojny światowej zostaje powołany do wojska. Natomiast w lutym 1919 roku jest żołnierzem Wojska Polskiego. Uczestniczy w wojnie polsko-rosyjskiej. Systematycznie awansuje, zostając w lutym 1920 roku podporucznikiem. Za męstwo osobiste i odwagę w bitwie pod Połonicą Bogdanówką 30 sierpnia 1920 roku zostaje odznaczony Krzyżem Orderu Virtuti Militari 5 klasy. Po zakończeniu walk pozostaje w wojsku. Przełożeni w tym czasie tak oceniali Sucharskiego. Jako oficer liniowy, bardzo energiczny, pilny, punktualny i sumienny. Dobry dowódca plutonu, instruktor i wykładowca. Charakter w ustaleniu, lecz szczery i otwarty. Posiada wysokie poczucie godności własnej i honoru oficerskiego. Uczciwy i koleżeński, lubiany ogólnie. Systematycznie pogłębia swoją wiedzę wojskową, uczestnicząc w kursach specjalistycznych. W 1937 roku na balu maskowym poznaje nauczycielkę, panią Wiktorię Krotochwil. Był elegancki, uprzejmy, delikatny. Kochał swój kraj, bardzo kochał rodzinę. Mówił o tym w sposób budzący szacunek. Był zgrabny, szczupły.
zawsze elegancki, uważający na siebie nawet w ruchach i gestach. Nie było w nim niczego, co nie pasowałoby do niemal idealnej postaci, sylwetki oficera. Myślę, że miał to we krwi, ale i też i bez wątpienia o to dbał. Takie cechy mogły mi się tylko podobać, dlatego go kochałam. Tak, na pewno pokochałam człowieka o wielkim sercu i szlachetnego. 19 marca 1938 roku zostaje awansowany na stopień majora. Natomiast 3 grudnia tego roku zostaje komendantem placówki wojskowej na Westerplatte. Głównym zadaniem nowego dowódcy było poprawienie zdolności obronnych placówki, powiększenie liczebności załogi oraz rozbudowa umocnień polowych i przeszkód terenowych. Tak ten okres wspominał kapitan Franciszek Dąbrowski, zastępca komendanta Westerplatte. Na miejsce majora Fabiszewskiego otrzymaliśmy na komendanta składnica majora Henryka Sucharskiego. Za udział w kampanii 1918-1920 odznaczony był krzyżem Virtuti Militari oraz krzyżem walecznych. Pracował przez pewien czas w sztabie generalnym w Warszawie. Był to człowiek o szerszym horyzoncie myślowym, przeciwnik reżimu sanacyjnego o bardzo twardych i bezwzględnych zasadach żołnierskich. 1 września załoga Westerplatte odparła 4 niemieckie natarcia. Jednak tylko w ciągu pierwszej godziny obrony ginie 4 polskich żołnierzy. Następnego dnia Niemcy przeprowadzają 2 ataki, a około godziny 17.35 47 samolotów typu Junkers Ju-87 Stuka przeprowadziło nalot, który przyniósł obrońcom duże straty i śmierć co najmniej 8 Polaków. Bombardowanie bombami o masie 250 i 500 kg wywołało nienadające się naprawić szkody, zwłaszcza w betonowych umocnieniach. Według niektórych relacji po tym szczególnie ciężkim nalocie pojawiła się myśl o kapitulacji. Major Sucharski rozważał pomysł poddania się. Szybko jednak postanowiono kontynuować walkę, głównie dzięki postawie kapitana Franciszka Dąbrowskiego. Wyczerpany psychicznie dowódca pozostawił zastępcy kontynuowanie obrony. 6 września major powraca do wykonywania obowiązków dowódcy. Niestety, pogarszający się stan rannych utrudnia obronę. Brak lekarstw i narzędzi chirurgicznych nie pozostawia złudzeń. Bez pomocy medycznej ranni umrą. Sprawujący nad nimi opiekę kapitan Mieczysław Słaby jest bezsilny. 7 września o godzinie 10.15 walkę przerwano. Do tego momentu Niemcy zajęli już Kielce i Kraków, przekraczając Narew. Wyczerpana ciągłą walką załoga bez szans na wsparcie innych polskich oddziałów i przy braku pomocy rannym kapituluje. Na czele kolumny polskich żołnierzy idzie do niewoli major Henryk Sucharski. W początkowym okresie niewoli Sucharski przebywał w niemieckim oflagu w Stablak w Prusach Wschodnich. Po wyzwoleniu major został wcielony do 2. korpusu stacjonującego na ziemi włoskiej. Wtedy przyszło najgorsze. Przez całe życie Sucharski miał liczne problemy zdrowotne. Teraz, wyczerpany niewolą, trafił do brytyjskiego szpitala wojskowego, gdzie 30 sierpnia 1946 roku wydaje ostatnie tchnienie. Został pochowany w gościnnej ziemi włoskiej, która przyjęła już tak wielu Polaków walczących o wolność swojej ojczyzny. Po wojnie prochy ostatniego komendanta Westerplatte sprowadzono do ojczyzny i pochowano między jego żołnierzami tam, gdzie dowodził i walczył. Nie jest to koniec losów majora Sucharskiego. Na wrzesień 2022 roku planowany jest kolejny pogrzeb obrońców z 1939 roku na nowo utworzonym cmentarzu obrońców Westerplatte. Kapitan Franciszek Dąbrowski. Zastępcą majora Henryka Sucharskiego był kapitan Franciszek Dąbrowski, o którym przełożeni wydali taką opinię. Oficer oddający się całą duszą swojemu zawodowi, poświęcający wszystkie swe siły dla podniesienia stanu wyszkolenia żołnierzy. Wyróżnia się pracowitością i troskliwą opieką nad żołnierzem, zwłaszcza poza służbą. Wykonując swoje obowiązki instruktora i wykładowcy, dzięki swej gorliwości osiągał zawsze bardzo dobre rezultaty wyszkoleniowe, czym przyczynił się do podniesienia wartości bojowej żołnierza. Franciszek Józef Dąbrowski urodził się 17 kwietnia 1904 roku w Budapeszcie. Jego ojciec, Romuald Dąbrowski, herbujelita, był oficerem w armii austro-węgierskiej. Matka Elżbieta z domu Brulik była węgierską arystokratką. W domu rodzinnym Franciszek został wychowany w kulcie polskich tradycji, miłości do ojczyzny i szacunku dla munduru. Dąbrowscy byli spokrewnieni z generałem Janem Henrykiem Dąbrowskim.
1918 roku, po odzyskaniu niepodległości przez Polskę, rodzina Dąbrowskich przeprowadziła się do Krakowa, gdzie Franciszek podejmuje decyzję o służbie wojskowej. Już jako 16-latek brał udział w obronie Lwowa w 1920 roku. Za to został odznaczony medalem na wojnę 1918-1921. Miłośnik koni, przez przyjaciół nazywany był Kuba od imienia jednego z wierzchowców. Wysokie kwalifikacje służbowe i osobowość doprowadziły Dąbrowskiego w grudniu 1937 roku do przeniesienia go na stanowisko zastępcy komendanta wojskowej składnicy tranzytowej na Westerplatte. Major Fabiszewski stwierdził: wybieram najlepszego spośród najlepszych. Po ciężkim nalocie Stukasów 2 września bezpośrednio kapitan Dąbrowski wydaje polecenia, między innymi usunięcia amunicji armatniej i moździerzowej z budynku koszar. Wobec zniszczenia obu rodzajów broni tej amunicji nie można było wykorzystać. Poprawił w ten sposób bezpieczeństwo znajdujących się tam polskich żołnierzy. 3 i 4 września, pomimo ponawianych prób, Niemcy nie zdobyli Westerplatte. Polacy są wyczerpani. Od początku wojny nie jedli nic gorącego. Obsady bojowe koszar, wartowni oraz placówek bojowych pozostawały bez luzowania ze względu na brak obwodów. 5 września do ostrzału artyleryjskiego włączone zostały dodatkowe niemieckie okręty. Torpedowiec T-196 oraz okręt Baza Wondergroben. W tym samym czasie polskie radio podawało komunikat: Westerplatte broni się jeszcze. 6 oraz 7 września Niemcy podejmują dwie nieudane próby podpalenia lasu na Westerplatte. Użyto w tym celu cystern kolejowych. Obie cysterny zostały zniszczone ogniem działek Boforsa. Pomimo bohaterskiej obrony przychodzi gorzki czas kapitulacji. W tej dramatycznej chwili życie kapitana Dąbrowskiego ratuje major Mieczysław Słaby, lekarz załogi, który odbiera Dąbrowskiemu pistolet. W niewoli kapitan Dąbrowski był więźniem, między innymi o flagu 2C w Oldenbergu. W tym czasie ojciec kapitana Dąbrowskiego, generał brygady Wojska Polskiego Romuald Dąbrowski, został przez Rosjan aresztowany w Stanisławowie, gdzie mieszkał z żoną. Zmarł w transporcie na Syberię w grudniu 1939 roku. Żona generała, a matka Franciszka Dąbrowskiego, Elżbieta, umarła z wycieńczenia na zesłaniu w Kazachstanie. Synowi nie było dane pochować rodziców. Po wojnie Dąbrowski powrócił do Polski i został oficerem Wojska Polskiego. Otrzymał skierowanie do służby w marynarce wojennej. 2 września 1945 roku został odznaczony Srebrnym Krzyżem Virtuti Militari. W tym czasie Franciszek Dąbrowski założył rodzinę. Rozwijająca się kariera wojskowa nieoczekiwanie zostaje zatrzymana. Składają się na to dwie przyczyny: zdrowie i represje. Źle leczona gruźlica dała o sobie znać i zmusiła Dąbrowskiego do opuszczenia wojska. Dla tego człowieka musiała to być dramatyczna decyzja. Dąbrowcy powracają do Krakowa. Niestety, represje stalinowskie dotykają Franciszka nawet w Krakowie. Został wyrzucony z pracy i partii jako przedwojenny oficer. Co ciekawe, wtedy pomógł Dąbrowskiemu Rosjanin, generał Bolesław Kieniewicz. Franciszek Dąbrowski, były oficer Wojska Polskiego, zostaje właścicielem kiosku z prasą na krakowskich Plantach. Przynajmniej materialnie sytuacja rodziny poprawiła się. Po 1956 roku Dąbrowski doczekał się rehabilitacji, ale pogorszeniu uległo zdrowie. Z pozytywnych informacji tego okresu odnajdujemy zmianę mieszkania i pracy. W 1957 roku 38 byłych Westerplatczyków spotkało się w Kielcach. Mieli jeden cel – upamiętnić walkę, męstwo i bohaterstwo żołnierzy z Westerplatte. Jeszcze w 1957 roku ukazały się wspomnienia z obrony Westerplatte autorstwa Franciszka Dąbrowskiego.
Co ciekawe, do dziś jest to jedyne wydanie tych wspomnień. Może dziwić fakt, że dziś łatwiej znaleźć w księgarniach wspomnienia żołnierzy niemieckich niż polskich bohaterów II wojny. Choroba czyniła szybkie postępy. Franciszek Józef Dąbrowski umiera 24 kwietnia 1962 roku w wieku 58 lat. Obrońca Westerplatte został pochowany na cmentarzu rakowickim w Krakowie. Kapitan Mieczysław Słaby. W Krakowie, na cmentarzu wojskowym przy ulicy Prandoty, spoczywa jeszcze jeden obrońca Westerplatte. Człowiek, któremu wielu rannych i chorych zawdzięcza życie. Lekarz, kapitan Mieczysław Słaby. Przyszły lekarz z Westerplatte przyszedł na świat 9 grudnia 1905 roku w Przemyślu, w rodzinie kolejarza. Od początku listopada 1918 roku razem z rodzeństwem Mieczysław brał udział w walkach z Ukraińcami o Przemyśl. Co ciekawe, w tych samych walkach brał udział plutonowy Henryk Dobrzański, późniejszy słynny major Hubal. Wkrótce wybuchł nowy konflikt z Rosją i Mieczysław razem z bratem Franciszkiem byli uczestnikami walk jako członkowie Ochotniczej Legii Obywatelskiej. W uznaniu bohaterstwa i poświęcenia Mieczysław Słaby otrzymał medal Gwiazda Przemyśla oraz odznakę ofiarnych. Od dzieciństwa był aktywnym członkiem ruchu harcerskiego oraz zapalonym piłkarzem klubu KS Czuwaj w Przemyślu. Dziś ten stadion nosi jego imię. Po zdaniu matury w 1925 roku został studentem Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, gdzie 31 października 1933 roku uzyskał dyplom lekarza. Postanowił zostać lekarzem wojskowym. Od 1935 roku był młodszym lekarzem w 38 Pułku Piechoty w Przemyślu, a następnie w 5 Pułku Strzelców Konnych w Dębicy. Do tamtejszego garnizonu 4 sierpnia 1939 roku kapitan Słaby przepływa na Westerplatte. Tak ten moment opisywał podporucznik Zdzisław Kręgielski. Po kilku dniach zostałem w południe wezwany do dowództwa Baonu. Zastałem tam dwóch kapitanów. Pierwszy z nich, Mieczysław Słaby, lekarz, został przeniesiony ze swej macierzystej jednostki, którą był zmotoryzowany pułk kawalerii w Dębicy. Na przekór swemu nazwisku był to mężczyzna wysoki, dobrze zbudowany, o czerstwej twarzy i wesołym spojrzeniu. W czapce na bakier sprawiał wrażenie pół cywila, pół wojskowego. Z całej jego postawy biła prostota i szczerość. Już pierwsze działania wojenne powodują ofiary po stronie polskiej. Ciężko ranny został porucznik Leon Pająk, dowódca placówki PROM, któremu pocisk wyrywa fragmenty mięśni i rozrywa podbrzusze. Pomoc została udzielona przez doktora Słabego tylko przy pomocy apteczki polowej ze wspomnień kapitana Dąbrowskiego. Kapitan Słaby informuje majora Sucharskiego i mnie o wyjątkowo ciężkim zranieniu porucznika Pająka, który wymaga natychmiastowej opieki chirurga. Zapewnił nas jednak, że uczyni tak dla Pająka, jak i dla reszty rannych wszystko, co będzie można zrobić w naszych prymitywnych warunkach. Nowi ranni pojawiają się już następnego dnia. Tak wspominał kapral Edmund Szmalewski. Przypominam sobie, jak przybiegł kapitan Słaby, nasz lekarz, i badając mnie powiedział, że uniknąłem śmierci, że wydzielająca się z ust i uszu krew to skutek kontuzji, lecz za parę dni lepiej będzie, że głowa przygnieciona, lecz to nic groźnego. Kapitan Słaby, choć zrównoważony, był zrozpaczony, gdyż ranni wołali o pomoc, a on nie miał żadnych narzędzi chirurgicznych, a nawet bandaże zostały zniszczone. Podchodził więc do rannych i pocieszał ich jak umiał. Pamiętam jednego rannego, któremu pocisk wyrwał szczękę i uszkodził szyję. Oczy jego były przytomne, błagały o pomoc, lecz mówić nie mógł. Z gardła dobywały się jakieś chrapliwe dźwięki. W oczach kapitana dostrzegłem łzy. Dziwne to były łzy w oczach żołnierza lekarza. Tego dnia operowany był porucznik Leon Pająk. Wobec braku narzędzi chirurgicznych doktor Słaby operuje nożyczkami do paznokci, używając ich m.in. do spinania rozerwanych mięśni.
Wszyscy żołnierze podkreślali opanowanie i zaangażowanie kapitana Słabego. Po kapitulacji trafił do Stalagu 1A Stablak, gdzie pełnił obowiązki lekarza. Po wyzwoleniu powrócił do rodzinnego Przemyśla. Po powrocie Słaby angażuje się w życie sportowe Przemyśla, występując w piłkarskiej drużynie ukochanego klubu. Na boisku grali przeciwko sobie lekarze i prawnicy, a wynikiem pasjonowało się pół Przemyśla. Jako oficer zawodowy nie został zdemobilizowany, lecz powołany do służby w Ludowym Wojsku Polskim z dniem 10 października 1945 roku jako lekarz 8 Oddziału Wojsk Ochrony Pogranicza. 17 grudnia 1946 roku Mieczysław Słaby został awansowany do stopnia majora. W styczniu 1947 roku major otrzymał odznakę grunwaldzką. 1 listopada 1947 roku pomiędzy godziną 14 a 15 wezwano majora Słabego do Chorego. W budynku wojskowej informacji został aresztowany pod zarzutem współpracy z organizacją Wolność i Niezawisłość. Przez miesiąc doktor był uwięziony w Przemyślu, skąd 1 grudnia 1947 roku został przewieziony do Krakowa. Jest tak pobity, że w podróż wyruszył z głową szczelnie zakapturzoną z niewielkimi otworami na oczy. W krakowskim więzieniu nasilają się dolegliwości wywołane wrzodem dwunastnicy. To pamiątka z pobytu w niewoli niemieckiej. Stan aresztowanego pogarsza się. Umiera 15 marca 1948 roku o godzinie 13. Jego ostatnie słowa brzmiały: Siostro, proszę pożegnać moich najbliższych i powiedzieć, że Mietek się już skończył. Tego samego dnia i o tej samej porze w Przemyślu umarł ojciec majora, Józef Słaby. Major Mieczysław Słaby został pochowany 23 marca 1948 roku w Krakowie. Ponieważ w chwili śmierci major Słaby nie był skazany, dzięki odwadze personelu szpitala udało się oznaczyć jego grób. Major Słaby nie założył rodziny. Porucznik Leon Pająk. Urodziłem się 5 października 1909 roku we wsi Krasna Dąbrowa w województwie kieleckim. Po ukończeniu gimnazjum i otrzymaniu świadectwa dojrzałości, czynną służbę wojskową odbyłem w Szkole Podchorążych Rezerwy w Krakowie. Następnie ukończyłem 2-letnią Szkołę Podchorążych Piechoty w Ostrowi Komorowie. Po promocji oficerskiej w roku 1934 otrzymałem w stopniu podporucznika przydział do 4 Pułku Piechoty Legionów w Kielcach. W marcu 1938 roku zostałem awansowany do stopnia porucznika i objąłem dowództwo kompanii CKM-ów. W pierwszych dniach marca 1939 roku wezwał mnie dowódca pułku podpułkownik Zygmunt Berling, od którego otrzymałem rozkaz przygotowania się wraz z załogą do wyjazdu na Westerplatte w Gdańsku w celu objęcia służby w wojskowej składnicy tranzytowej. Wyjazd nastąpił w połowie marca. Czas służby miał wynosić około 6 miesięcy. Przy wyznaczaniu szeregowych do załogi na Westerplatte brano pod uwagę przede wszystkim wysokie morale kandydata, jego patriotyzm, doskonały stopień wyszkolenia bojowego. Tak zaczynają się wspomnienia oficera porucznika Leona Pająka, jednego z oficerów załogi Westerplatte. Porucznik Pająk został ranny już 1 września. Nawała ogniowa trwa. Zdążyłem powiedzieć majorowi Sucharskiemu zaledwie parę słów o strasznym ogniu, jaki spada na placówkę prom, gdy połączenie telefoniczne zostało przerwane. Robię skok powrotny na stanowisko i w tym momencie szarpie mnie do tyłu jakaś siła. Tracę przytomność. Jak długo leżałem w tym stanie? Nie wiem. Po pewnym czasie wynieśli mnie koledzy na wartownię numer 1 i oblali wodą. Odzyskałem przytomność. Czuję straszny ból, nogami nie władam. Wyrwane i poszarpane mięśnie górne obydwu nóg, rana krocza i podbrzusza. Mimo tak ciężkich obrażeń, dzięki staraniom kapitana Słabego, porucznik Pająk przeżył. Rannego po kapitulacji zabrano do niemieckiego szpitala wojskowego, w którym przebywał do stycznia 1940 roku. Następnie został jeńcem w oflagach 12A w Hadamarze i następnie w 7A w Murnau. Po wyzwoleniu porucznik Pająk został wcielony do 2 Korpusu Polskiego we Włoszech, gdzie pełni funkcję dowódcy 4 Kompanii w 9 Bolońskim Batalionie Strzelców Karpackich. W roku 1946 powrócił do kraju. Zamieszkał w Kielcach, gdzie podjął pracę. Założył rodzinę.
1 września 1971 roku podczas uroczystości sprowadzenia prochów majora Sucharskiego złożył dowódcy raport. Panie majorze, Westerplatte jest znowu polskie. Od pierwszych chwil po wyzwoleniu podjął się trudnej roli popularyzacji historii obrony Westerplatte młodym pokoleniom Polaków i Polek. Wielu mieszkańców Kielc pamięta jego relacje z Westerplatte i tę gorącą miłość do ojczyzny, którą przekazywał z niezwykłą swobodą. Kawaler Orderu Virtuti Militari odszedł 26 listopada 1990 roku. Został pochowany obok małżonki na cmentarzu starym w Kielcach. Kapral Julian Reimer przyszedł na świat 25 lutego 1915 roku w Opocznie w województwie kieleckim w rodzinie pracownika PKP. Jego rodzicami byli Julian Reimer i Anna z domu Wyporkiewicz. Po ukończeniu szkoły powszechnej kontynuował naukę na specjalistycznych kursach. Dzięki temu uzyskał dyplom mistrzowski numer 1302 wydany przez Izbę Rzemieślniczą w Kielcach i tam rozpoczął pracę jako wędliniarz. W marcu 1938 roku otrzymał powołanie do odbycia służby wojskowej i został wcielony do 4. Pułku Piechoty w Kielcach. W czasie odbywania służby 27 września 1938 roku został skierowany do szkoły podoficerskiej. 10 marca 1939 roku otrzymał awans na stopień starszego legionisty. Został wybrany do pełnienia służby na Westerplatte, gdzie trafił 17 marca 1939 roku. W załodze pełnił funkcję karabinowego w stopniu kaprala. Początkowo znajdował się w obsadzie placówki sierżanta Władysława Dejka, kontrolującej kanał portowy. 1 września wieczorem, obsługując ręczny karabin maszynowy, ostrzelał grupę Niemców, zabijając jednego. Wobec zagrożenia zniszczenia pozycji kapral Reimer otrzymał polecenie wzmocnienia załogi wartowni numer 4. I to w jej składzie, podobnie jak cała załoga, bardzo mocno przeżył bombardowanie lotnicze. Z 2 września tak je wspominał. Znajdowałem się na obserwacji, gdy nadleciały samoloty i zaczęły rzucać bomby na naszą placówkę. Obrony przeciwlotniczej nie było i dlatego latały jak chciały. Wreszcie przyszła kolej na czwórkę. Wstrząsnęło mną po wybuchu bomb. Na szczęście nie trafiły w wartownię i tak coraz to w inną stronę się pochylała. Od wybuchu bomb podmuch był tak silny, że na wartowni powylatywały małe, zbrojne szyby i tylko tumany kurzu i spalin z rozrywających się bomb zapełniały całą wartownię. Gdy schodziłem do piwnicy zawiadomić kolegów o skutkach bombardowania, nieopodal spadła bomba, widocznie większa od innych, gdyż nasza wartownia zakołysała się niczym łódka na wzburzonym morzu, a wybuch był tak silny, że drzwi od wartowni zostały wyrwane i rzucone do wnętrza, a ja, nie wiem jak to się stało, znalazłem się w piwnicy. Dopiero po dłuższej przerwie uzmysłowiłem sobie, gdzie jestem i wtedy poczułem straszny ból głowy. Nagła cisza oznajmiła koniec bombardowania. Oczom naszym przedstawił się smutny widok. Dosłownie w pierwszej chwili nie mogliśmy rozpoznać terenu tak bardzo nam znanego. Palące się połamane drzewa i 8 dużych lejów po bombach dookoła wartowni. Obraz walk uzupełnia dalsza relacja kaprala Reimera, wysłanego z wartowni po wodę dla jej obsady. Gdy dotarłem na miejsce, odczułem coś, czego nie można opisać ani wypowiedzieć. Zbliżył się do mnie kapitan Dąbrowski i zapytał, co się stało. Po dłuższej chwili opowiedziałem mu całe zajście. Kapitan kazał się umyć, podobno nie byłem podobny do człowieka. Po nabraniu wody, gdy miałem już wyjść, moim oczom przedstawił się smutny widok. Przede mną łóżko, a na nich ofiara. Zbliżyłem się do jednego z leżących na łóżku, rozpoznając porucznika Pająka. Straszna to była chwila. Trudno o tym mówić. Julian Reimer w czasie walk wrześniowych został ranny. Po kapitulacji trafił do niewoli do Stalagu 1A w Stablak. W lipcu 1942 roku został zwolniony z niewoli przez lekarza obozowego. Powrócił na Kielecczyznę. Już w sierpniu 1943 roku został członkiem partyzanckiego oddziału AK dowodzonego przez Pawła Stępnia, pseudonim Gryf. Oddział działał w okolicy Zagnańska. W konspiracji używał pseudonimu Ryś i był dowódcą ciężkiego karabinu maszynowego.
Brał udział w wielu potyczkach i bitwach z Niemcami w okolicy Kielc, między innymi pod Antoniowem, Niowem, Gruszką i Lasach Snochowickich. W 1943 roku poznał przyszłą żonę Janinę, z którą się ożenił już po wojnie. Para doczekała się dwóch synów, Mariana oraz Jerzego. Udar mózgu zabrał kaprala Juliana Reimera 18 grudnia 1990 roku. Spoczywa w Alei Zasłużonych kieleckiego cmentarza starego. Kapral Ignacy Skowron. W czasie I wojny światowej, a dokładnie 24 lipca 1915 roku we wsi Osiny w rodzinie Jana i Klary Skowronów przyszedł na świat syn Ignacy. Ukończył 3 klasy szkoły powszechnej w Pierzchnicy. Do 1936 roku dorywczo pracował w gospodarstwach rolnych. Następnie zaś znalazł zatrudnienie w młynie Kłos koło Kadzielni. W marcu 1938 roku został powołany do służby wojskowej w 4. Pułku Piechoty Legionów. Już we wrześniu został słuchaczem szkoły podoficerów na Bukówce. Na Westerplatte przybył 31 marca 1939 roku. 20 maja został awansowany na stopień kaprala. W czasie walk we wrześniu 1939 roku kapral Skowron był celowniczym ciężkiego karabinu maszynowego w wartowni numer 2. Bierze udział w odpieraniu niemieckich ataków. W toku walk wartownia została zniszczona. Tylko 3 żołnierzy było rannych. Obsada prowadziła dalej obronę z gruzów. 7 września według relacji kaprala Bronisława Grudzińskiego uciszył niemiecki ciężki karabin maszynowy, znajdujący się 150 metrów od polskich pozycji. W momencie kapitulacji kapral Skowron poprawiał białą flagę znajdującą się na schronie i został wtedy ostrzelony przez Niemców. Na szczęście kule tylko porwały mu mundur i koszulę. Po kapitulacji, podobnie jak inni polscy żołnierzy, został skierowany do Stalaktu 1A w okolicy Królewca. Z niewoli niemieckiej został zwolniony 15 listopada 1940 roku ze względu na stan zdrowia. Razem z żoną i maleńkim dzieckiem zamieszkał w Radkowicach koło Chęcin. Od 15 października 1941 roku pracował na kolei współpracującej z ruchem oporu. Informował o transportach niemieckich i przemieszczaniu się wojsk. Z pracą na kolei związany był do roku 1975, czyli do przejścia na emeryturę. Major w stanie spoczynku, Ignacy Skowron, był ostatnim żyjącym obrońcą wojskowej skarbnicy transtowej na Westerplatte. Zmarł 5 sierpnia 2012 roku w Sitkówce. Kawaler Orderu Virtuti Militari spoczywa na cmentarzu parafialnym w Brzezinach. Edward Rokicki. 22 czerwca 1914 roku w Sosnowcu w rodzinie Marianny i Michała Rokickich przyszedł na świat syn Edward. Udało mu się ukończyć 4 klasy szkoły powszechnej. Następnie podjął pracę robotnika leśnego w Szczecnie koło Kielc. W 1938 roku rozpoczął odbywanie służby wojskowej w 4. Pułku Piechoty Legionów w Kielcach. W 1939 roku został skierowany do służby na Westerplatte, gdzie otrzymał przydział do placówki Przystań. W czasie walk został ranny. Po kapitulacji, podobnie jak inni jeńcy polscy, przebywał w obozie Stalag 1A, gdzie pracował 7 dni w tygodniu w niemieckich gospodarstwach rolnych. 12 stycznia 1941 roku zbiegł z niewoli i powrócił w rodzinne strony. Wstąpił do partyzanckiej brygady Grunwald, dowodzonej przez Józefa Sobiesiaka, gdzie posługiwał się pseudonimem Młot. Po wojnie nadal pracował jako robotnik leśny w Szczecnie.
założył rodzinę i doczekał się 3 synów. Posiadał liczne odznaczenia przyznane za walkę w czasie wojny. Zmarł 24 listopada 1988 roku i został pochowany na cmentarzu w Pierzchnicy. Nie tylko Westerplatte. Sława obrońców Westerplatte jest zasłużona, ale nie tylko oni 1 września wypełniali swój patriotyczny obowiązek. Pamiętajmy również o obrońcach Polskiej Poczty w Gdańsku. Według polskich planów obronnych w Gdańsku, w gmachu Polskiej Poczty, zamierzano zorganizować punkt obrony. Jego załogę stanowić mieli polscy pocztowcy pracujący w mieście. Przed wojną większość pocztowców należała do Związku Strzeleckiego. W budynku poczty znajdowała się centrala telefoniczna z bezpośrednim połączeniem z Polską. Do kwietnia 1939 roku komórką wojskową dowodził Alfons Flisykowski. W kwietniu dowództwo przejął podporucznik Konrad Guderski. Konrad Guderski to bardzo ciekawa postać. Urodził się w roku 1900 w Piotrkowie Trybunalskim. Był absolwentem warszawskiego gimnazjum imienia Tadeusza Rejtana i Politechniki Lwowskiej. W 1934 roku był oficerem rezerwy 9 Pułku Piechoty Legionów w Zamościu. W kwietniu 1939 został wysłany do Gdańska jako delegat do specjalnych zadań wojskowych. Konspiracyjnie przygotowywał budynek Poczty Polskiej w Gdańsku do obrony. Sprowadzał również broń i amunicję. Udało się dostarczyć 1 karabin przeciwpancerny, 3 ręczne karabiny maszynowe oraz karabiny, pistolety i granaty ręczne oraz pewien zapas amunicji. Obronę planowano na około 6 godzin, po których miała nadejść pomoc. 1 września 1939 roku o godzinie 4 budynek Polskiej Poczty pozbawiono dostaw prądu oraz połączenia telefonicznego. Wewnątrz znajdowało się wtedy 56 osób. Pierwszy atak rozpoczął się równo z uderzeniem na Westerplatte z 3 stron. Niemcom udało się wyjść do budynku, ale zostali z niego wyparci. Zginął przy tym dowódca oddziałów SS atakujących pocztę, porucznik Alfred Heinrich. W czasie drugiego ataku bohaterską śmiercią ginie podporucznik Konrad Guderski, likwidując grupę napastników wdzierających się do budynku poczty. Po jego śmierci dowodził obroną Alfred Flisykowski. Niemcy mają już wtedy wsparcie 2 armat kalibru 75 mm. Hitlerowcy zostają odparci. Około godziny 15 obrońcom przedstawiono ultimatum i dano 2 godziny na kapitulację. Po upływie tego czasu odpalono ładunek wybuchowy, niszczący część ściany budynku i wznowiono atak przy wsparciu dodatkowo haubicy kalibru 105 mm oraz charakterystyczne samochody pancerne typu ADGZ. Niemcy wdzierają się do budynku, spychając obrońców do piwnic, gdzie około godziny 18 wpompowano benzynę, podpaloną następnie przy pomocy miotaczy płomieni. Najprawdopodobniej wtedy spłonęło 5 pocztowców. O godzinie 19 podjęto decyzję o kapitulacji. Wychodzący jako pierwsi z białą flagą dyrektor poczty dr Jan Michoń oraz naczelnik poczty Józef Wąsik zostali spaleni żywcem miotaczem płomieni. Tylko 4 osobom udało się uciec z budynku pocztowego. 6 osób rannych zmarło w szpitalach wojskowych, m.in. 11-letnia Erwina Barzychowska, wychowanica dozorcy, zmarła na skutek oparzeń po 6 tygodniach potwornych męczarni. Pozostało 38 osób, w tym Alfons Flisykowski, zostało rozstrzelanych 5 października 1939 roku na poligonie Policji Gdańskiej na Zaspie. Kierujący egzekucją ówczesny komendant obozu koncentracyjnego Stutthof, major Max Pauli, po wojnie za zbrodnie został skazany na karę śmierci. Miejsce spoczynku bohaterskich pocztowców zostało dopiero ustalone 28 sierpnia 1991 roku. W grobie znaleziono obrączkę ślubną jednego z obrońców. Rozstajemy się powoli. Dziękujemy za chwilę, które nam poświęciliście. Chcemy zachęcić Was do poznawania naszej polskiej historii. To dług, który mamy do spłacenia wobec obrońców.